Na co my jeszcze czekamy? To jest taki łatwy cel. Człowiek. Śmieszny jesteś. Wiesz? Śmieszny pajac. Jak mnie bawi ta twoja wolność, w której możesz robić sobie co chcesz, gdzie chcesz, jak chcesz. No limits, brachu. Tak, co tylko chcesz. A ty co? Zaczynasz wierzgać. Króla ci się zachciewa. Na króla chcesz czekać. To mnie zaniepokoiło. Kto by się spodziewał? Siłę trzeba będzie wzmocnić. Sam nie dam rady. Więc wiesz, ja też czekam na gościa, który powinien być tu lada chwila. On ci już to wszystko przetłumaczy, że tak jest dobrze, jak było dawniej, rybeńko. Nienawidzę czekać. Nienawidzę! Już czas. No, nareszcie! Gdzieś jak diabeł na pokucie damy czadu. Ależ będzie rozwałka. Jesteś nasz, chłoptasiu. Już my o to zadbamy. Możesz spać spokojnie. Zaszło słońce. Wołają astronomy z wieży. Może dlaczego zaszło? Nikt nie odpowiada. Z ciemności kryją ziemię, a lud we śnie leży. Lecz dlaczego śpią ludzie? Żaden z nich nie zbada. Przebudzą się bez czucia, jak bez czucia spali. Słyszysz to? Słyszysz? To legion. Jest nas wielu. Pozwól nam. Puść nas na niego. Jak tylko go dorwiemy, taką mu schizę urządzimy. Nie, pójdę sam. Tu na nic zdadzą się hordy. Rozwrzeszczana hołota. Dziś trzeba sprytu. Trzeba być jak lis. A nie jak stado rozjuszonych słoni. Trzeba umieć zakraść. I ukąść w najmniej oczekiwanym momencie. Idź już. Zaraz wstaje słońce. Najnowszy model. Tyle kasy. Nieprawdopodobne. Co ja teraz zrobię? Do diabła! Kogo tam licho niesie? Ale mnie pan przestraszył.
Jak pan tu wszedł? No, skoro pan już wszedł, to proszę. Cóż to za fantastyczną ofertę ma pan dla mnie? Słucham? Pytam, co chciałby mi pan sprzedać? Sprzedać? Dlaczego pan tak myśli? Dlaczego? Od ponad pół roku nie było mnie nikogo, prócz kilku takich, więc chyba jasne, nie? Ostrzegam, że jeżeli będzie mi pan wciskał jakiś chłam... A co to nie, mój panie. Ja nie znoszę tandety. Przyszedłem raczej o coś się zapytać. Zapytać? No o co? Chciałem wiedzieć... Wiedzieć? No proszę. Pan ciekawski. Czy przeprowadza pan ankietę? No właściwie to kim pan jest? Właściwie to jestem twoim przyjacielem. Przyjacielem? Ja nie mam przyjaciół. Chociaż taki jeden. Ależ masz. Już ja nim jestem na pewno. No twarz znajoma, nie powiem. Na pewno nieraz cię spotkałem. Ciekawe. Mam wrażenie, że cię skądś znam, ale nie mogę sobie przypomnieć skąd. Przypomnisz mi? No przecież znamy się już od dawna. Nie jedna imprezka, aleśmy malowali. No to prawda, możesz nie pamiętać, bo... Zazwyczaj byłeś nieźle wstawiony, ale nie raz przegadaliśmy do rana o bezsensie życia. O, raz w całej tej atmosferze bez sensu niemalże wyskoczyliśmy przez okno z 14 piętra, ale to były czasy. No i nie wiem, czy dobre. Udowodnij to. Ale co? Udowodnij, że jesteś moim przyjacielem. A, no tak. To co mam robić? O. Napraw mi ją. Jeżeli tego dokonasz, to naprawdę jesteś moim przyjacielem. No, w końcu wiesz. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie? A wierz mi, bez niej bieda. To mało powiedzieć. Tam jest całe moje życie. Wszystko. Tak. I co? No. Działa! Jakżeś ty to zrobił? Nieprawdopodobne. Czy to nie są aby czary? Nie, no jesteś mega przyjacielu. No osłup. Dawno mnie tu nie było. Zmieniłeś się. Niby ten sam, ale... Czy coś mi ominęło? Ba. Wiesz, trafię się działo. Teraz widzę, jak źle ze mną było. Ale wtedy wprowadził się taki jeden, piętro wyżej, niezwykły gość. Było w nim takie coś. Siła, prostota jakby. Życie miało wiadomy mu sens. I było ekscytującą przygodą. No to wiesz, z ciekawości go zagadnąłem i zaczęliśmy jak to sąsiedzi. Coraz częściej rozmawiać i... Powiedz mi, czym się zajmujesz w życiu, mój drogi? No, właśnie to chciałem ci powiedzieć. O. Oczekiwaniem, przyjacielu. Co? Oczekiwaniem? Na co? No, albo na kogo? No, to chyba nie jest żaden zawód, nie? Zawód nie, ale to poważna sprawa. Czekam na mojego króla. Przygotowywuję tron dla niego. Co ty, tak na serio? Nie, weź! Króla! Tron! Co ty, gry o tron się naoglądałeś? Nie gadaj! Wiem, jak to może wyglądać. Sam bym w to jeszcze nie tak dawno nie uwierzył.
Ale on jeden jest prawdziwym królem. A jak na imię ma ten twój król, co? Tak, inaczej nie miałby to przecież sensu. No jak on ma na imię? No co ty, nie wiesz, czy sobie przypomnieć nie możesz? Imię? Oczywiście, że ma. A najważniejsze to, że wiem, że przybędzie. A wtedy co? Wtedy zmieni się całe moje życie. Żadnych zmartwień, rozumiesz? Rannego wstawania, psujących się telefonów, zepsutego mleka. Będzie jak w raju. Tak. Jeżeli długo i szczęśliwie. Posłuchaj, coś ci chyba muszę wytłumaczyć. Chodź tu. Królowie, jak z historii pamiętam, nie przychodzą po to, żeby dawać, ale raczej, żeby brać. O daninie to może poddany słyszał, co? No już ja na twoim miejscu bym się tak nie cieszył. Przepraszam cię, przyjacielu. Czas coś wrzucić. Wiesz, nic dzisiaj jeszcze nie jadłem. Chętnie bym cię ugościł, ale zostało mi tylko trochę płatków i mleko. Mam nadzieję, że jeszcze się nadaje. Nie krępuj się, ja nie bywam głodny. A o której godzinie przychodzi ten twój król? Wiesz, dzisiaj go chyba jednak nie będzie. Tak myślę. Tak? No to po cholerę pocujesz mu siedzenie od rana jak jakaś baba, co? Posłuchaj, koleś, powiedziałem chyba. Nie mógłbym przyjąć króla na zabrudzony tron, nie? Dobra, racja. Jak musisz, no to musisz. Pracuj sobie. Jak to mówią, Arbeit macht frei, nie? Albo wiesz co? Pomogę ci. No w końcu, od czego są przyjaciele, nie? A. Weź go zaniedbał, kolego. Jak to zaniedbał? Wczoraj też go czyściłem. Naprawdę? No to się chyba mało przyłożyłeś. No w sumie to dość spory tron. No i sporo pracy jak na takiego małego człowieczka. No,
Ale czas nie stoi w miejscu. Dajesz. Co z tobą? Do roboty! Tak, tak, wiem. Muszę się tylko bardziej przyłożyć. Nie dam rady, tylko wszystko dościeram. To twój król nie będzie zadowolony. Tron dla niego musi być chyba idealny. Albo żaden, nie? No, co z tobą dajesz do roboty? Nie mogę, nie mam już sił. A zamiast lepiej to jest jeszcze gorzej. Tego się nie da. No, masz rację. We dwoje to chyba nie damy rady. Prawdziwy tyran ten twój król. Zresztą wiesz? Zupełnie nie ma potrzeby się tak zajeżdżać. Co? Nie ma dla kogo. Jak to? Co chcesz przez to powiedzieć? No, no, nie ma co się tak denerwować, przyjacielu. Coś zimno skądś jakieś. Chyba nie czuję się najlepiej. Masz rację. Nie wyglądasz za dobrze. Tu rzeczywiście jakiś przeciąg się zrobił. Ale zobacz, coś ci przyniosłem. Pamiętasz? Rozmowę z przyjacielem nie ma lepszego sposobu, nie? Nie. Ja już nie. Oj, no coś taki spięty, kolego. Luzuj. No nie powiem. Czasem jeszcze lubię sobie. A kto sobie nie lubi? Dawaj. Mocne. Przestało mnie trzepać. No, widzisz? No to dawaj, do dna! Nie mogę. Muszę wracać do pracy. A praca nie zając. Nie ucieknie. O, posłuchaj, a może... Towar pierwszy sort. Będzie taki powerek, że cały ten tronik opędzisz w trymiga. A do tego taki odlot, że o stary. To. Odlot. Znałem takiego jednego, co odleciał i już nie wrócił. Kumpel z bloku. To był ktoś, był dla mnie jak starszy brat. Chciałem tak jak on, razem z nim. Ale mi nie pozwalał. I zabraniał kumplom mi dawać. No, wtedy się buntowałem. Wściekałem, że nie traktuje mnie poważnie. Mnie, szczyla 12-letniego. A on wiedział, co to robi z człowiekiem. I dlatego mi zabraniał. Naprawdę był dla mnie jak rodzony brat. Właśnie wtedy najbardziej. Nie, przyjacielu. Tego się nie tykam. I nie tylko ze względu na jego pamięć, ale tobie też dobrze radzę. Nie warto. No dobra. Ale za przyjaciół wypijesz, co? O, to za przyjaciół.
za króla. O, no, no, no. Króla? To ty w to nie mieszaj. Już ostatni. A za wszystkich jego poddanych? Za pieprzacze ze szmatą to już nie? A za poddanych? Latający na szmacie. Jeżeli wam idzie tak cholernie kiepsko jak mnie, to współczuję. Wasze zdrowie. A może wiesz? Może ja się po prostu nie daję? Zresztą wszystko mi jedno. No i jeszcze twoje zdrowie, przyjacielu. Siebie za mnie. Brawo ja. No i twoje zdrowie, przyjacielu. Nie ma co. Jak to mówią, złego licho nie bierze. A, dobre. Wiesz co? Lubię cię, przyjacielu. Jesteś swój chłop. Dawno się tak nie ubawiłem. O, a co to? Karty? O. Kiedy to ja ostatnio w karty grałem? Nie pamiętam. Może zagramy po tej grze, co? Dobra. Moje. No jak widać, jeszcze coś tam pamiętam. Coś mi miałeś mówić, przyjacielu, nie? Walsz miał. No. Uwaga. Król kier. I wszystko moje. Nawet nie wiesz, jak jest mi to ciężko powiedzieć, przyjacielu. Wiem, jakie to jest dla ciebie ważne. Ale wybacz. Taka jest prawda. Dałeś się oszukać, przyjacielu. W prawdziwym świecie nie ma już królów. Są prezydenci, premierzy, parlamenty. Ale króla, takiego prawdziwego, nie ma. Nie ma króla? Mam ci to jeszcze powtórzyć. Marnujesz codziennie swój czas. Budzisz się jakąś nadzieją. Posłuchaj, ludzie mówią, że jesteś głupi. Ale ja, jako twój przyjaciel, nie pozwolę na to. Pomogę ci. Jeśli mi tylko na to pozwolisz. Co? Głupi jestem. Głupi! Moje życie to nędzne przedstawienie. Nie ma króla. Nie ma króla! Nie ma.
króla? Nie ma. No tak. Niezła robótka mnie tu czeka. Zacznę od stołu. Przynajmniej on się na własnych nogach trzyma. A z tobą, mój drogi, będę musiał wszystko zacząć od nowa. A ty coś za jeden? Co ty? Własnego sąsiada nie poznajesz? Prosiłeś mnie, żebym ci naprawił stół. Na stolarce się znam. Nawet mi klucze zostawiłeś. Tak. Przepraszam. Wiesz, trochę nie w formie jestem. A zresztą, wszystko mi jedno. W formie to ty nie jesteś. Nie chciałbyś się chyba dzisiaj spotkać z królem? Z jakim królem? W dzisiejszych czasach nie ma królów. Są prezydenci, parlamenty, premierzy, prymasi, ale króla? Takiego prawdziwego. Nie ma, rozumiesz? Nie ma. Tak przygotowałeś ten tron. Ten tron? Pomnik mojej głupoty. Muszę go... No, wywalić, wiesz. Naprawdę byłem głupi. To wszystko jest bez sensu. Bez sensu. Bez sensu. Oj tam zaraz bez sensu, bez sensu. Człowieku, nie jesteś głupi, to wszystko ma sens. Zobaczysz. Cios celny. Ale nim nastanie koniec, wszystko jest możliwe. Czekaj. Jak to szło? Miej nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miej nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia płochą zalotnicę, lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń. I przechowuje oręż i przyłbicę. Ha, dobre sobie. Miej nadzieję. Nie ma nadziei do tego pożałowania godnego człowieczyny. Ona jest wpisana w jego duszę, której ty nigdy nie poznasz i nie zrozumiesz. Przegrałeś i wiesz o tym. Czyżby? Nie doceniasz mnie. Chcesz coś zobaczyć? Wiem, na co będę musiał patrzeć, nie mogąc nic. Ale nie myśl, że... Mój mistrzowski popis! Człowieku, czy to prawda, że król zabronił ci przysiąść nawet na skraju tego tronu? Nie ufa ci. Zazdrośnie strzeże swej władzy. Bo kiedy ty zasiądziesz na jego tronie, będziesz jak on. Wiesz, myślę, że ty sam jesteś
jesteś w stanie osądzać po królewsku, co jest dobre, a co złe. Tak, ty sam możesz wszystko. Ja sam? No, człowieku, gdybyś wiedział, jaka twa władza. Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze, zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza i tworzy deszcz urodzajny lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że gdy ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają twoje myśli jak gromu żywioły, tak czekają twoje myśli szatan i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz, a ty jako bóg górny, ale błędny pałasz i sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz. Zaczynasz wyszepymować, czyj naprawdę jest ten tron? Kto ci będzie mówił, co masz robić? Twoje życie jest w twoich rękach. Nie daj sobą manipulować. Król idzie. Król przybędzie. Król zasiądzie. A kimże on w ogóle jest, że tobie rozkazuje, co? Nie. Ja nie mogę. Ależ tak, możesz, sam potrafisz rządzić, decydować. Przecież sam wiesz lepiej, co jest dobre, a co złe. Teraz ty jesteś panem. Najwyższa pora, żebyś to zrozumiał. To twój tron. Mój? Tak, twój. Teraz ty jesteś panem. Teraz ty rządzisz światem. Odbierz więc wszystko to, co do ciebie należy. Wiesz, ile dobra byłbyś w stanie uczynić, gdybyś to ty był królem? Nie mów, że o tym nie pomyślałeś. Co ten król, jeśli w ogóle istnieje poza twoją wyobraźnią? Robi, żeby było lepiej na tym świecie. Dlaczego pozwala na wojny, cierpienie i płacz niewinnych? Co on może wiedzieć o życiu tu na ziemi, jeśli go tu nie ma? Weź go. Jest twój. No kto ci zabroni? Kto będzie lepszym panem od ciebie? Tak. Panem. Królem. Ja! Tak miało być!
Ja tego nie chciałem! Królo! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czemu nie przychodzisz? No nie, to znowu ty. Nie jesteś moim przyjacielem, idź sobie! Co ty, wściekasz się na mnie za to, że próbowałem uczynić cię szczęśliwym? Szczęśliwym? Idź do diabła! Przez ciebie mój król może do mnie nie przyjść. No, wcale tego nie chciałem, przepraszam. To były tylko słowa. Słowa? Bawisz się nimi. Nic dla ciebie nie znaczą. No, słowa to komunikacja, przekazywanie informacji. To prawdy? Twoje słowa jak łom podważają wszystko, co jest dla mnie ważne. I rozwalają w proch! Ale nie przesadzaj. Wiadomo, prawda czasem bywa bolesna. Ale... To znowu on. Naczelność przychodzi do twojego domu i poucza cię bezczelnie. Na twoim miejscu nie wpuszczałbym go za próg. Ale jak ty go wzmacz? Dobra, dobra. Na króla to ty sobie możesz czekać, w porządku. Ale na co się ta pokraka, która wtyka nos w nie swoje sprawy? Patrzy na twoje ręce, kontroluje każdy twój ruch, narusza twoją prywatność. Mówisz o sobie? Co? Ty przecież to robisz. Ja? Ja jestem twoim przyjacielem, pamiętasz? Kiedyś komu zależy na tobie, na twoim szczęściu. A ten tam... Przychodzi i tylko szuka pretekstu, żeby cię pouczać. Ale powiedz, masz sobie coś do zarzucenia? Okradłeś kogoś? Zabiłeś może? Nie! Jesteś w porządku człowiek. A za kogo on się uważa, że cię tak nachodzi? Nie zostawi cię w spokoju. Znowu mnie nachodzisz. Nie widzisz, że ten tron jest już prawie gotowy? Człowieku, król pragnie spotkania z tobą. Ważniejszy niż cały ten tron jesteś ty. A no nie! Ty będziesz mi mówił, co jest ważne, a co nie. Tyle pracy w ten tron włożyłem, a ty nie jesteś pewien, czy wiem, kim jestem? Kim on jest i czego naprawdę chce? Co, nie widać? Co ty o mnie wiesz? Piękniś doskonały cię znalazł. Co ci się pewnie nie podoba? Nie mam sobie nic do zarzucenia. Co, zabiłem kogoś? Okradłem? Jestem porządny człowiek. Nie to. Ciągle nie pojmujesz. Mam dość twoich pouczeń. Pojmuję czy nie pojmuję? Co ci do tego? Wynoś się, nie potrzebuję cię. Nie odchodź. Nigdzie się nie wybierałem. Zawsze jestem. Tak, to prawda. Coś, zdaje się, chciałeś mi powiedzieć. No, wiesz, to król, no. Czy on naprawdę chce spotkać się ze mną? Ale ja nie jestem. Nikt nie jest. To co mam robić? Nie wiem, co myśleć. Czuję się taki bezradny. To i dobrze. Może nareszcie zaczniesz bardziej słuchać. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Odwagi. No ja się dałem wkopać. Król przybędzie. No, gdzieś głęboko przecież to wiem. I on mi wszystko wyjaśni.
sumie i tak już mi dużo pokazał. Ten tron? Śmieszna sprawa. Go wcale nie potrzebuje. No a poza tym nie wiadomo, kiedy pokrywa się brudem. Na to, to choćbym się po łokcie urobił, wpływ mam mizerny. Teraz już wiem, że on po prostu ze mną chce się spotkać? Po tym wszystkim, co powyrabiałem? Nieprawdopodobne. Przedziwny ten mój król. Zupełnie inny niż myślałem. Naprawdę byłem głupi. Ale nie pozwolę już się tak podejść. Nie pozwolę. Nie pozwolę. Odejdź. Dlaczego wam tak na nim zależy? To
Przecież tylko jeden człowiek. No właśnie, człowiek. A nasz król miłuje każdego z niej, jakby on właśnie był jedyny na całym świecie. Nie pojmujesz. Ty, prawie idealny. Mogłeś wszystko. Ale miłość... Jej trzeba się uczyć. Bez reszty oddać. A ty nie chciałeś. Pamiętasz mnie jeszcze, co? Pamiętam cię doskonale i nie mogę zrozumieć... No w tym nie ma nic trudnego. Ty wybrałeś niewolę u króla. Ja wybrałem wolność. Nazywasz to wolnością? I co, jesteś szczęśliwy? Nadal uważasz, że dokonałeś słusznego wyboru? Dosyć! No, czasu na dyskusję z tobą. Naprawdę? Nie zaprzestaniesz tej bezsensownej walki? Chociaż i tak wiesz, że nie masz szans? A ty znowu to samo. Wiesz, ilu z nich robi co zechce? Tańczą jak zagra. A on patrzy. Czyżby bezsilnie? Bo ja tu rządzę? A może mu tak bardzo nie zależy, jak się wam wydaje? Jak ktoś tak inteligentny może być tak głupi? Miłość to potęga dla ciebie niepojęta. Dla niej nie ma przeszkód, a twoja wygrana? To jedynie fikcja, którą kupują naiwni za straszliwą cenę. Ja daję im wszystko, czego pragną. Ach tak? Pychę? Chciwość? Gniew? Przyjemności, rozkosz, bogactwa! Przyjemności, bogactwa. No proszę, jakiś ty dobry. Tylko człowiek w swojej naiwności może nie domyślać się, jaki rachunek mu za to wystawiasz. Przyjacielu. Odejdź. Król jest już blisko. Nie chcesz mnie. Myślisz, że się boję? Jeszcze tu wrócę. W to niestety nie wątpię. Jesteś tu. Jak dobrze. Miałem taki straszny sen. Szedłem gdzieś w strasznych ciemnościach. Nie wiedząc nawet dokąd. Popychany jakąś przerażającą siłą. Udało mi się stawić opór i zatrzymałem się. Odetchnąłem z ulgą. Kiedy nagle podłoże, na którym stałem, otwarło się. Wyglądało jak wielka gęba. Jak odrażający wielki pysk. Otchłań. Podłoże żyło. I nieodparcie wsysało mnie w dół. Śmiertelnie się przeraziłem. Kiedy mimo wszystkich moich wysiłków i walki nie mogłem tego powstrzymać. I kiedy myślałem, że już po mnie, zawołałem z wszystkich sił. I nagle... cisza. Skuliłem się, ale po chwili on. To nie mógł być nikt inny. Cała ta... potworna, miażdżąca potęga czmychnęła jak mysz pod miotłę. A wystarczyło, że przyszedł. Wyobrażasz to sobie? Co za sen. To było takie realne. I
Wszystko mnie jeszcze boli, jak po jakiejś zaciętej walce. Ale wiesz, chyba nigdy nie czułem się lepiej. Teraz wiem, że to wszystko i to czekanie na niego ma sens. Ma sens! Ma sens! Będę czuwał i trwał tak długo, aż będę gotów. Już jesteś. Naprawdę? Powiedz, jaki on jest? On jest... I tak byś nie... Ale kiedy go spotkasz, rozpoznasz go, niepotrzebne będą już żadne słowa. Tak. To prawda. Czy wiesz, kiedy tu będzie? Za chwilkę. Król... Za chwilkę? I teraz mi to mówisz? Muszę posprzątać tron. Co ja gadam? Jaki tron? No, ogarnąć cały ten bajzel. Człowieku, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak niewiele. Może tylko jednego. To co mam robić? Sam powiedziałeś, że będziesz czuwał. Rację. Słuchaj. Słyszysz? Idzie. Chodzi do ogrodu. Mój król. Odstoi u drzwi i kołacze. Wejdź, proszę. Nareszcie. Jesteś. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Gdziekolwiek by przebywał.